Hej, witajcie, zaczynamy Flesza. Ekipa z portalu łowcygier.pl podaje ostatnio ciekawe informacje na temat pojawienia się na Steamie polskiej waluty w ramach szerszej inicjatywy wprowadzania nowych walut. Valve podobno prosi deweloperów o przygotowanie się do zmian, żeby zdążyć przed jesienną i zimową wyprzedażą. Z kolejnych informacji wynika, że Polacy będą mogli liczyć na atrakcyjny przelicznik, co zaowocuje nieco niższymi cenami niż w euro. Oby tak się stało. Nintendo Switch, PlayStation 4. Kunio-kun, jeden z legendarnych, choć w Polsce chyba mało znanych bohaterów gier, otrzyma nową kolekcję, wydaną przez firmę Arc System Works, która jakiś czas temu nabyła prawa do marki. W skład zestawu wejdzie aż 11 tytułów, które otrzymają wsparcie dla gry online i inne dodatki. Premiera na razie jest przewidziana tylko w Japonii na PC-ty, konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Nier Automata. Dziecko designera Yoko Taro, studia Platinum Games i wydawcy Square Enix. Sprzedaje się bardzo dobrze. Rozeszło się już 2 miliony egzemplarzy tej produkcji. To duży sukces, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Nier Automata jest dość nietypowym RPG-iem akcji z przesłaniem. Cechą charakterystyczną gry, poza główną bohaterką, jest też to, że ma ona wiele zakończeń. W tym tygodniu zadebiutowała ciekawa gra wyścigowa Project Cars 2, którą stworzyło oczywiście Slight Limit Studios. Tytuł trafia na PC i konsole w polskiej wersji językowej. Co ciekawe, szef dewelopera ostro skrytykował niedawno byłą współpracę z Electronic Arts, dla którego studio przygotowało dwie odsłony Need for Speed Shift. Podobno EA zaoferowało studio po Shift 2 bonus w postaci 1,5 miliona dolarów za obietnicę nie szukania innego partnera. Wydawca zapewnił też, że interesuje go stworzenie Shift 3. Niestety później bez ostrzeżenia EA anulowało projekt i deweloper niemalże został na lodzie. Korporacyjne potwory! Tak mówi o pracownikach Electronic Arts szef studia Slight Limit. Humble Store oferuje kolejną grę za darmo, tym razem chyba coś interesującego dla wielu osób. Do soboty można dodać sobie do konta za darmo Outlast i Outlast Whistleblower, czyli dodatek do gry. Tej serii chyba przedstawiać nikomu nie trzeba, to jeden z bardziej uznanych horrorów ostatnich lat, który niedawno doczekał się także pełnoprawnej kontynuacji. Twórcy Mount & Blade 2 Bannerlord odkrywają coraz więcej kart. Tym razem odpowiedzieli na pytania związane z modami, które zawsze były istotnym elementem serii. Moderzy otrzymali szczegółowe informacje na temat tego, co i jak będzie można zmieniać. To ma różnić się w tym względzie, że nie pojawi się opcja modyfikowania tzw. czystej gry. W zamian za to moderzy będą mogli dodawać skrypty. Zdaniem dewelopera ułatwi to życie moderom i zapewni większą stabilność. Niedawno twórcy odnieśli się też do liczebności armii na ekranie. Ponoć na obecnym sprzęcie da się wyświetlić 800 jednostek przy zachowaniu 60 klatek animacji na sekundę. Dziękuję bardzo za uwagę. To był Flesz. Do usłyszenia.